Witam serdecznie, moim gościem Jakub Biel-Baspal. Dobry wieczór. Kuba, nie po raz pierwszy macie okazję grać z MacBoodem, chyba się nie mylę, ale czy zaskakujecie ta młoda drużyna? Młoda, bo rzeczywiście patrząc na wiek 17, 18, może 1, 2, 19-latków. No, bardzo dobrze się rozwijają, że tak powiem, w tej lidze. Dobrze im idzie. Życzę im powodzenia w dalszych spotkaniach. Niech wygrają ligę, niech pokażą. A my jeszcze, że tak powiem, powalczymy. No, mam nadzieję, że w tej rundzie drugiej. Czy jeżeli oni grają w takim młodym wieku tak spektakularnie, bo przecież prowadzą i to naprawdę po bardzo dobrze grze Wielka Glidze, wygrywają MacBood, wygrywają PABUD Open Futsal, troszkę tam z domieszką innych zawodników. Czy jeżeli tak już dobrze grają, to może być drużyna, która w przyszłości będzie topową tak na stałe naszych lig? Myślę, że muszą nabrać jeszcze takiego doświadczenia w tej lidze, bo na pewno młodzi chłopcy wybiegani i techniczni nabiorą doświadczenia, to będą, że tak powiem, sprawdzać się w tych ligach. To odbijam piłeczkę do doświadczenia, bo wy na pewno je macie, to zatem co brakuje u was, że nie udało się pokonać MacBoodu dzisiaj? No dzisiaj braki kadrowe, krótka ławka i po prostu no dochodziliśmy ich tam do remisu, było 4-4, ale no niestety młodość wygrała i, że tak powiem, kondycja. Rozmawialiśmy o tężyźnie fizycznej z twoim tutaj kolegą z drużyny przeciwnej, no i on stwierdził, że rzeczywiście macie zdecydowaną przewagę, ale chyba nie wykorzystaliście jej tak bardzo dzisiaj. Dlaczego? Czy oni byli rzeczywiście tak szybcy, że uciekali od walki ciało w ciało? No dzisiaj nie było walki w ciało, sędziowie nie pozwolili na to i była czystsza gra, że tak powiem. No to dobrze chyba, nie? Z jednej strony dobrze, z drugiej strony no różne sędziowanie i w jednej kolejce, i w drugiej, no, że tak powiem, musimy się nauczyć co kolejkę, jak, że tak powiem, podchodzić do meczu. Czy można ostrzej zagrać, czy troszeczkę techniczniej trzeba. Chyba by musiał sędziować za każdym razem ten sam sędzia, prawda? Tak. To, że tak powiem, byłoby cały czas tak samo. No, ale teraz no, chłopaki się, wiadomo, zmieniają. Dzisiaj mówię, dobre sędziowanie, ale nie pozwolili zagrać właśnie ostrzej. Doskonale rozumiem, o co ci chodzi, ale fajnie, że o tym też rozmawiamy. Kuba, całemu zielonemu, kochanemu Baspalowi, który grał z nami od początku, wesołych, zdrowych, pogodnych świąt. Widzimy się po świętach, a teraz wesołych świąt. Ja również życzę wszystkim wesołych świąt. Pozdrawiam. Dzięki.